odcinka. Nie wiem jak ty, ale ja strasznie lubię podróżować. Bardzo dużo razy już leciałam samolotem i jestem mega. Bardzo lubię takie podróże. Ja mam marzenie, żeby polecieć do Stanów Zjednoczonych. To jest w ogóle inny kontynent. Ciekawe, jak tam jest w ogóle? Ja znam jednego chłopca z naszej szkoły, który właśnie tam był. Może nam coś powie? Chodźmy! Na imię Jakub Kurowiak, chodzę do klasy 7 B i lubię podróżować po świecie. Byłem w Niemczech, w Belgii, Holandii, Francji, Hiszpanii, na Węgrzech, chwilę byłem w Ukrainie, w Litwie, w Finlandii, w Szwecji 2 dni, w Norwegii, w Bułgarii, w Grecji, w Rumunii, we Włoszech, w Czechach oczywiście i w Słowacji, Irlandii i Wielkiej Brytanii, w Szwajcarii, w Austrii już mówiłem czy nie? W Stanach Zjednoczonych byłem. Jesteśmy teraz w moście Golden Gate Bridge. San Francisco kryje się tam. Widoki są góry, jeżeli chcesz się posunąć do góry i widoki z tych gór są przepiękne. Są też pustynie, na przykład jest też najgorętsze miejsce na Ziemi w Nevadzie. Najgorętsza temperatura, jaka tam kiedykolwiek była, to chyba 59 Celsjusza, a gdy ja tam byłem, to było 40 parę Celsjusza. Za każdym razem, gdy wchodziłem znowu do samochodu, to wydawało mi się, że jestem jakąś gorącą papką, która się zaraz rozwali. I trzeba było leżeć przed klimą, bo było tak gorąco. Ja mogłem zobaczyć, jak wygląda druga strona świata. Miasta są gigantyczne. Generalnie Las Vegas o 21 wygląda dokładnie tak. Tam jest legendarne kasyno i hotel Caesar's Palace. Las Vegas jest piękne. To był najlepszy wyjazd mojego życia. Tak naprawdę jestem coś dla każdego.